Cześć, z tej strony Freaks, a dzisiaj 5 fragów w jednym wylocie w BF-109E4 na cieśninie kaletańskiej. Niestety tylko z perspektywy pierwszej osoby, ponieważ z jakiegoś powodu powtórka z tej oto bitwy gówno nie działa. No po prostu nie działa. Rozpoczynamy od starcia z Spitfire'em. Na początku skręcałem się z nim tak dosyć zachowawczo, ponieważ chciałem zobaczyć, czy gościu cokolwiek ogarnia. Kiedy zobaczyłem, że pilot Spitfire'a nie stracił panowania nad swoim samolotem po jednym zakręcie, a ponieważ wierzcie lub nie, ale jest to dosyć częsty obrazek, dokładam klapy i widzicie wtedy, jak ta E4-szka zaczyna skakać nagle. Po prostu ten samolot z klapami zmienia się w całkowicie inną maszynę. Możemy się wtedy kręcić praktycznie z wszystkim, co nie jest zerem. A tak się składa, że tutaj akurat jedyne zero, jakie mogliśmy spotkać, to premiowe amerykańskie. Więc prawdopodobieństwo natknięcia się na nie jest dosyć znikome. No i w tym momencie widzicie, że próbuje się dokręcić do tego Spitfire'a, ale też nie jakoś bardzo agresywnie, ponieważ chce zachować energię, ponieważ w walce na symulacji nie liczy się tylko i wyłącznie wciskanie, wiecie, przycisku odpowiedzialnego za maksymalne wychylenie steru w wysokości. Tutaj mamy możliwość decydowania, jak mocno skręcamy i jak mocno tracimy prędkość przy tych skrętach. Tutaj byłaby epicka powtórka, ale tak jak mówię, powtórka odmówiła posłuszeństwa. Nawet ta serwerowa, właśnie ta serwerowa, przekierowywuje do w ogóle innej bitwy, na zupełnie innej mapie. Także ja nie mam pojęcia, o co chodzi, czy ja latałem w jakimś Matrixie, czy mi się ta bitwa przyśniła, bo w powtórkach jej po prostu nie ma. Zniknęła. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Być może w trakcie, jak ją grałem, to wprowadzili update? To jest chyba najbardziej prawdopodobna opcja. Ok, przechodzimy do drugiej walki. Druga walka miała miejsce i działa się z Kataliną. Co jest... jakby wiecie, na realistyku nie jest to duży problem. Natomiast tutaj, jak wiecie, ja i bombowce nie lubimy się zbytnio. I pierwsze podejście było tutaj takie dosyć podejściem kontrolnym, że tak się wyrażę, ponieważ nie miałem absolutnie pojęcia, gdzie jest samolot, który atakuje, i troszeczkę za wcześnie zaatakowałem. Zaraz to zobaczycie. Za wcześnie zaatakowałem, bo chciałem, żeby samolot przeciwnika wleciał mi w celownik od góry, dzięki czemu mógłbym go śledzić przez cały czas. Natomiast no widzicie, że mógłbym wcisnąć spust, ale nie byłem pewien, czy dobrze wyceluję, gdyż zasłaniał mi po prostu nos własnego samolotu. Więc postanowiłem ponowić atak i nie popełnić tego błędu i po prostu podlecieć tak, żeby widzieć ten bombowiec przez całe podejście. No i te drugie podejście już na szczęście, te MGFFM-y są naprawdę, naprawdę dobrymi działkami. Jedno dobre trafienie z dosyć niewielkiej odległości wystarczy, żeby podgrzać atmosferę na pokładzie bombowca. No i tak naprawdę pozostaje już tylko i wyłącznie czekanie, aż jedno albo drugie skrzydło straci swoją spójność strukturalną. Oczywiście już jakby nie byłbym zdziwiony, gdyby ten samolot zgasł, ale na całe szczęście jedno skrzydełko mówi papa i widzicie, że odlatuje. A Katalina nawet z dwoma skrzydłami leci tak ledwo, no z jednym już nie daje rady. Trzecia walka. I kolejna Katalina. Tym razem będzie to starcie troszeczkę dłuższe, z uwagi na to, że nie udaje mi się trafić jakiegoś bardzo ważnego komponentu. Coś tam mu oderwałem, ale no, samolot nadal leci. Nie wywołałem pożaru, więc oddalam się poza zasięg dwunastek. No i korzystam z tego, że Katalina jest bardzo, bardzo wolnym bombowcem, dzięki czemu mogę po prostu wylecieć przed nią i zaatakować ją z którejś z przednich ćwiartek. To wydaje się najskuteczniejszą metodą ataku tego typu samolotów.
No, tutaj troszeczkę zaatakowałem zbyt wcześnie, ale udaje się wywołać pożar. No i ta Katalina rozpada się dokładnie tak samo jak ta poprzednia. Po prostu jedno skrzydełko zaczyna troszeczkę niedomagać i w końcu się odrywa. A potem, no cóż, czeka ten samolot jeszcze 2000 metrów spadku do zimnych wód Morza Północnego albo kanału La Manche. Czy kanał La Manche jest częścią Morza Północnego? Chyba tak. Nie sądzę, że to kwalifikuje się jako Atlantyk. Czy kanał La Manche to jest w ogóle oddzielny zbiornik? Zbiornik wodny. No w każdym razie, do wody pode mną spada PBY-5A. I w tym momencie naprawdę chciałbym pokazać wam epicką powtórkę, bo te powtórki naprawdę mi się podobają. Ale zamiast tego muszę was zabawiać moim własnym głosem. I w tym momencie przełączamy się do następnej walki. W tym momencie trafiamy na pewnego pana, który tutaj latał dosyć długo. I lata on w MB-152C1, czyli bodajże jest to premka z jakiegoś eventu, którą również posiadam. Natomiast z tego co wiem, nie jest to zbyt dobry samolot. Mieliśmy już tutaj szansę, żeby tą walkę zakończyć, zanim się na dobre zaczęła. Ale tak naprawdę zrobiłem to, wiecie, dla kontentu, inaczej ten film nie przekroczyłby długości, która pozwoliłaby mu na wstawienie dłuższych reklam. A jako, że jestem pazernym, przezornym youtuberem, to postanowiłem, że skuszę się i dam temu gościowi troszeczkę powalczyć. No i widzicie, że w tym momencie gościu ścina zakręt, utrudnia mi celowanie i to bardzo, a mi bardzo zależy mi na tym, żeby zachować sobie pociski do 20, gdyż naprawdę one robią różnicę. Bez nich mamy tylko i wyłącznie dwie siódemki, a to troszkę niewiele. I w tym momencie widzicie, że skręcam silnik, ponieważ chcę zostać za tym gościem. On utrudnia mi celowanie. BF ma gorszy roll rate niż ten bodajże Marcel Bloch, chyba MB. Bo ostatnio uznaliście, że Martin Baker to nie do końca. No i w tym momencie moim jedynym zmartwieniem jest to, żeby tego jeszcze nie wyprzedzić. Także skręcam silnik. No i czekam. Czekam na swoją okazję i ta okazja następuje, kiedy gościu wychodzi do góry, traci troszeczkę prędkości i przelatuje mi tuż przed nosem. I króciutka seria, 10 pocisków z 20. I mamy fragę numer 4. Dosyć ładna walka, muszę samemu sobie przyznać. Aczkolwiek to ten gościu też nie był absolutnym beztalenciem, próbował coś zrobić. Natomiast no muszę przyznać, że E4 pod względem osiągów jest ciężka do przebicia na BR-ze, na BR-ze 3.0. Zresztą ten samolot francuski, on chyba jest na 2.3. No i jest francuski, tak więc generalnie no raczej nie prezentuje zbyt dobrych właściwości lotnych. Tutaj Hurricane, który leci rozwalić nasze bombowce. I zobaczcie, to jest dokładnie to, czego nie można robić na realistyku. Podlatuję do gościa na odległość nieświeżego oddechu. Jestem w jego smart face strefie. Jakby tak, tak. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że tego chcę od samolotów. Coś pięknego. I w tym momencie powinno być kolejne bardzo kinematyczne ujęcie mnie lecącego i lądującego i gaszącego silnik. Ale nie mogę tego zrobić, bo powtórka się schrzaniła. I dostarczam kolejnej porcji śmieci, która wędruje na dno kanału La Manche. No cóż, to by było na tyle. Czołgiem i do usłyszenia.